Dzisiaj pomówimy sobie o tym, czym jest prefab, jak go dodawać, jak go edytować i po co nam on jest w ogóle potrzebny. Prefab jest to zbiór różnych obiektów, tak naprawdę i różnych komponentów z dobranymi odpowiednio właściwościami. Jeżeli chcemy jakiś obiekt, który tutaj mamy w projekcie, dodawać do sceny wielokrotnie w różnych miejscach. To powinniśmy z niego stworzyć prefaba. Ma to również zastosowanie dla obiektów, które chcemy dodawać do sceny dynamicznie, czyli w trakcie grania, nie że od razu dodamy go na scenę. Lub na przykład dobrym przykładem zastosowania prefabu będzie pocisk, który będzie się pokazywał na scenie wtedy, kiedy wystrzelimy go z jakiegoś karabinu, pistoletu itd. Warto prefaba stworzyć z naszego głównego gracza, ponieważ załóżmy, że kiedy się skujemy, ktoś nas zniszczy. To zostajemy usunięci ze sceny, a później scena się przeładowuje, i znowu dostajemy kolejne życie, znowu możemy być na scenie, czyli znowu zostajemy dołączeni, zespawnowani do sceny. Tak samo jest z przeciwnikami, których będziemy spawnować, czyli jak ma być ich więcej, mają być dołączani dynamicznie, to na pewno będziemy chcieli korzystać z takiego obiektu, jakim jest prefab. Więc dodajmy sobie na szybko taki ala pocisk. Kliknę sobie prawym, wybiorę 2D Object Sprites, no i niech będzie on. A jako kapsuł niech będzie. Może go sobie tutaj obrócimy, więc damy tutaj rotację z na 90 i to będzie nasz pocisk. Damy go sobie tutaj z lewej strony, nazwijmy go, że to jest po prostu nasz pocisk. No i chcemy dodać do niego na przykład też jakiś skrypt, prawda? Więc prawy, create, C-sharp script, niech to też będzie pocisk. Dorzucamy go tutaj do tego naszego obiektu, ale chyba mi się nie dorzuciło. Spróbuję jeszcze raz. Przerzucę go tutaj do okna inspektor. Może kolor sobie zmienimy na jakiś zielony, czemu nie. Pewnie w takim pocisku chcielibyśmy też dodać Collider, żeby było wiadomo, że pocisk może się z czymś zderzyć, więc Add Component, wybierzemy sobie Capsule Collider 2D i może na początek niech to będzie wszystko, czego potrzebujemy. Więc żeby dodać kilka takich pocisków do sceny, powinniśmy z niego zrobić Prefab. Więc łapiemy sobie na ten pocisk i przerzucamy go tutaj do okna Project i zobaczcie, że automatycznie zmienił się kolor na niebieski. To sugeruje, że to jest prefab i tutaj w projekcie też mamy ten obiekt dodany. Teraz jak chcemy mieć więcej pocisków, możemy je tutaj przenosić i zobaczcie, że jest ich pełno. Jeżeli jednak stwierdzimy w którymś momencie, że chcemy taki pocisk zmienić i wszystkie jego instancje, które są na scenie, czyli wszystkie jego kopie, to możemy kliknąć sobie tutaj w tym oknie projekt na tym naszym prefabie i na przykład zmienić jego kolor. Klikamy na kolor i wybierzmy jakiś pomarańczowy i zobaczcie, że automatycznie wszystkie te instancje się zmieniły. Chcemy na przykład go zeskalować, zrobić, żeby on był mniejszy. Możemy sobie tu wpisać 0505. I wszystkie też automatycznie się dostosowały. Dlatego to jest właśnie tak piękne i powinniśmy tego używać. Możemy też rozróżniać te obiekty. Załóżmy, że będziemy chcieli, żeby niektóre z tych pocisków miały jednak inny kolor. Możemy sobie kliknąć na którymś z tych pocisków i zmienić ten kolor na dowolny, na przykład na zielony. I ten jeden pocisk będzie już troszkę odmienny od innych. Jak teraz sobie klikniemy z powrotem na ten pocisk i zmienimy ten kolor na przykład na żółty, to zobaczcie, że zmieniły się wszystkie te pociski, poza tym jednym, który dostosowaliśmy sobie sami. Oczywiście, tutaj dostosowaliśmy tylko tą jedną właściwość, kolor, więc jakbyśmy tutaj zmieniali sobie jakieś inne właściwości, na przykład, właśnie ten rozmiar, wrócimy sobie z powrotem na jedynkę, to zobaczcie, że zmieniają się wszystkie one. Możemy też zmieniać prefab na podstawie obiektu, który dorzuciliśmy tutaj do sceny. Załóżmy, że ja kliknąłem sobie na ten obiekt i coś tutaj sobie kombinowałem. Na przykład zmieniłem sobie skalę, no i stwierdziłem, że no to ustawienie mi się podoba. I ja chciałbym, żeby wszystkie te prefaby wyglądały w ten sposób. Więc mamy też taką opcję, żeby ten prefab, który jest na scenie, żeby on nadpisał te wszystkie ustawienia do innych prefabów. Możemy sobie tutaj kliknąć na Overrides i zobaczcie, że mamy tutaj pokazaną właściwość, która się zmieniła. Możemy teraz dać sobie Apply All. I zobaczcie, że wszystkie prefaby też zostały zmienione. Ogólnie zachęcam Was do tego, żeby jednak klikać sobie na prefab, który macie tutaj w projekcie, i jego tutaj edytować tak, żeby wszystkie inne się dostosowały. Ale oczywiście to zależy od sytuacji. Nieraz może łatwiej będzie Wam, jeżeli klikniecie sobie na ten, który jest już tu na scenie, ponieważ widzicie, jak on wygląda tutaj bezpośrednio względem innych obiektów. Które są też dołączone do sceny. No i prefab daje nam właśnie taką możliwość, że teraz możemy usunąć sobie te wszystkie elementy ze sceny i w dowolnym momencie, w dowolnym miejscu możemy sobie te obiekty dodawać, możemy je tutaj edytować, zmieniać sobie je dowolnie, a w razie potrzeby możemy zedytować ten prefab główny i te wartości zostaną dostosowane do wszystkich instancji.